Znasz już najważniejsze rodzaje limfocytów: limfocyty B, limfocyty T cytotoksyczne i limfocyty T pomocnicze. Myślę, że to jest dobry moment na podsumowanie wiedzy na ich temat, dlatego że mimo, że pełnią one różne funkcje w układzie odpornościowym, to są pewne cechy, które są. U nich podobne i musimy nauczyć się precyzyjniej rozróżniać, żeby wiedzieć, na czym polega ich rola w specyficznej odpowiedzi odpornościowej. Przypomnę, specyficznej odpowiedzi odpornościowej czyli nakierowanej na bardzo konkretny rodzaj zagrożenia. Dla przypomnienia, wkleiłam Ci tutaj kilka zdjęć z mikroskopu. Są one ściągnięte z Wikipedii, które przypominają, jak wyglądają limfocyty. Tutaj masz zdjęcie z mikroskopu elektronowego, na którym widać jeden limfocyt. Bardzo podobne zdjęcie do niego pokazuje tutaj o limfocyty, znajdujące się pośród bułeczkowatych erytrocytów. To są właśnie limfocyty. Tutaj dla ciebie jednego zaznaczę. Tak to wygląda w preparacie krwi. Tutaj natomiast mamy zdjęcie z mikroskopu świetlnego, w którym również pośród erytrocytów mamy jeden limfocyt znajdujący się na samym środku. Teraz kiedy przypomnieliśmy sobie już morfologię, czyli wygląd limfocytów, przypomnimy sobie jaka jest rola poszczególnych z nich. Jakie są ich cechy charakterystyczne i ich kluczowa rola w układzie odpornościowym? Sprawa numer jeden. Trzeba pamiętać, że limfocyty B, limfocyty T cytotoksyczne i limfocyty T pomocnicze nie zamykają katalogu wszystkich istniejących limfocytów. Rozmawiamy właśnie o nich, dlatego że z naszego punktu widzenia wstępnych wiadomości na temat układu odpornościowego one są najważniejsze po to, żebyś mógł zrozumieć działanie specyficznej odpowiedzi odpornościowej i to, na czym ona polega. Ale warto jest mieć z tyłu głowy, że to nie każdy rodzaj limfocytów, jaki może istnieć, był przez nas omawiany w obrębie tych trzech wspominanych dzisiaj grup. No dobra. Najważniejsza pierwsza sprawa, która dotyczy wszystkich limfocytów, to to, że każda z tych komórek, po pierwsze, Wtedy, kiedy jest aktywowana, czyli odpowiada na jakieś specyficzne zagrożenie, które może zidentyfikować, produkuje tak zwane komórki pamięci. Zapiszemy sobie tutaj pamięć. Chodzi oczywiście o pamięć układu odpornościowego, czyli to, że na skutek tego, że aktywowane są konkretne limfocyty, wszystkie, o których dzisiaj rozmawiamy, powstają komórki, są produkowane, rozmnażają się, które mają taką funkcję, żeby po prostu w naszym ciele przetrwać i wtedy, kiedy to zagrożenie, na które reagują, konkretne limfocyty pojawi się nagle w naszym organizmie, bardzo szybciutko odpowiedzieć na nie w sposób dużo bardziej sprawny niż było to wtedy, kiedy pierwszy raz nasz organizm został na nie wyeksponowany. Tak więc, pierwsza i podstawowa sprawa to to, że Aktywowane limfocyty wszystkich trzech typów mogą zamieniać się albo mogą prowadzić do powstawania to jest precyzyjniejsze określenie tej sprawy komórek pamięci, czyli takich samych komórek jak one, które będą reagowały na takie samo zagrożenie i których celem jest przetrwać, być w organizmie i szybciutko reagować na właśnie taki wirus, bakterie czy jakikolwiek inny mikroorganizm, który byłby szkodliwy dla naszego ciała. Druga sprawa to to, że powstają Komórki efektorowe. Zapiszemy to. Komórki efektorowe. Komórki efektorowe to są, jak już wiesz, po prostu te komórki, które coś robią, czyli wykonują tę główną funkcję, jaka przypisana jest do danego limfocytu. W przypadku limfocytów B, od których zaczniemy za chwilę omawianie poszczególnych grup limfocytów, będzie to na przykład produkcja przeciwciał. Tak więc trzeba pamiętać, że zawsze mamy w przypadku limfocytów te dwie linie działania, które po pierwsze pozwalają naszemu organizmowi natychmiast odpowiedzieć na zagrożenie i ratować, sytuację, która ma miejsce i tutaj mówię o komórkach efektorowych oraz zabezpieczyć nasz organizm na przyszłe tego typu zdarzenia i tutaj mówię o powstawaniu komórek pamięci pamięci immunologicznej. Myślę, że teraz po tym wstępie, który był wspólny dla wszystkich komórek limfocytarnych, o których dzisiaj mówimy, przystąpimy do omówienia, Konkretnych z nich. Zacznijmy od linfocytów B, które będziemy sobie dzisiaj rysowali na żółto. Tutaj podpiszemy je, że to będą linfocyty B. Narysujemy sobie taki oto linfocyt B. I żeby pamiętać, że limfocyty B to są limfocyty, które powinniśmy przede wszystkim kojarzyć z powstawaniem, wytwarzaniem przeciwciał. Narysujemy sobie takie przeciwciało na ich powierzchni. W tym punkcie myślę, że warto jest przypomnieć, że każde takie przeciwciało jest bardzo specyficzne dla jednego typu, jeden typ zagrożenia. Prawda? Chodzi o to, że ta komórka ma takie specyficzne, zmienne porcje na końcu swoich przeciwciał. Omawialiśmy to szczegółowo w filmie o limfocytach B, które będą pasowały tylko do bardzo konkretnych rodzajów zagrożeń, do bardzo konkretnego wirusa, bakterii, czy jakiegoś innego fragmentu białka pływającego w naszej krwi, a zupełnie obcego i zagrażającego naszemu ciału. Tak więc to jest ważne i niezwykle istotne w limfocytach B. Że one są bardzo, bardzo, bardzo specyficzne. To nie chodzi o to, że istnieje tylko jeden taki limfocyt w naszym ciele. To wszystko jest oparte na zasadach prawdopodobieństwa. Takich limfocytów jest prawdopodobnie więcej. Chodzi o to, że jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo rodzajów, po to, żeby właśnie pokryć całą paletę możliwych zagrożeń. No i przypomnijmy sobie, co się dzieje, jeżeli nasz limfocyt trafi na takie zagrożenie o tutaj narysujmy jakiegoś komórkę bakteryjną, powiedzmy, i ona będzie w stanie być rozpoznana przez to przeciwciało obecne na powierzchni naszego limfocytu B, to wtedy nasz limfocyt B przystąpi do akcji, zostanie aktywowany, czasem z pomocą limfocytu T pomocniczego, o którym za chwilę będziemy mówić, czasem po prostu sam z siebie, czasem za pomocą jeszcze innych komórek. I co się stanie? Po pierwsze, wchłonie on tego bakcyla do środka za pomocą fagocytozy. Sfagocytuje go, potem go rozwali w drobny mak i fragmenty tego białka, które jest wchodzi w skład tejże komórki bakteryjnej, pokaże na swojej powierzchni. Tutaj to narysujemy i fragmencik takiego Białka pokaże na swojej powierzchni na kompleksie MHC-2. Napiszemy sobie, że to jest MHC-2. Może kompleks MHC narysujemy innym kolorem, żeby było wiadomo, że to jest jakiś kompleks białkowy obecny na powierzchni naszego limfocytu B, na którym jest prezentowany fragment tej właśnie bakterii, która zainfekowała nasz organizm i pływa w krwi naszego ciała. Przypomnę Ci, że głównie funkcję prezentującą antygen, czyli pokazywanie na powierzchni swojego, swojej błony komórkowej to, co się zeżarło, sfagocytowało i rozwaliło w drobny mak, to mają komórki, tak jak makrofagi, neutrofile, ale przede wszystkim komórki dendrytyczne, których to jest głównym zadaniem, ale limfocyt B też to potrafi. No i co się dzieje dalej? Taki limfocyt B, tak jak już wcześniej mówili, po pierwsze, jest aktywowany i w tym momencie tworzy komórki pamięci, czyli zapiszemy sobie pamięć, już to omawialiśmy przed sekundą, a po drugie, tworzą się komórki plazmatyczne to są komórki efektorowe produkujące przeciwciała. Zapiszemy sobie tutaj plazmatyczne. To są po prostu fabryki przeciwciał. Taki limfocyt B ma zahaczony w swojej błonie przeciwciało. A nam chodzi o to, żeby te przeciwciała wypuszczane były w formie wolnej. Takiego po prostu o. Wolnego fruwającego przeciwciała do naszego krwiobiegu, żeby się mogły przylepiać do zagrożeń, które są dla nich odpowiednie, żeby się mogły z nimi połączyć. I właśnie te wolne przeciwciała produkowane są przez wspomniane przed sekundą komórki plazmatyczne, w które po prostu przemieniają się, a właściwie dzielą się i dzielą i dzielą coraz bardziej te limfocyty B, które zostały aktywowane danym typem zagrożenia i przemieniają się w komórki plazmatyczne, czyli właśnie te komórki efektorowe specyficznie odpowiedzialne za produkcję przeciwciał. Wspomniałam już wcześniej, że do tego, żeby limfocyt B był aktywowany, czyli żeby zadziałała się ta cała sekwencja zdarzeń wcześniej przeze mnie omówiona, bardzo często potrzebna jest obecność limfocytu T pomocniczego. Tak więc Limfocyt T pomocniczy, jak już wiesz, zapisujemy go tutaj z indeksem H, to jest komórka, która ma dwojakiego rodzaju zadania. Zacznijmy od tego zadania, które bezpośrednio jest związane z limfocytem B, o którym przed sekundą mówiliśmy. Tak więc, kiedy już limfocyt B pokaże na kompleksie MHC2, to zagrożenie, ten fragment białkowy komórki, na przykład bakteryjnej, do której pasuje przeciwciało obecne na jego powierzchni, to może się zdarzyć tak, że w pobliżu znajdzie się właśnie linfocyt T pomocniczy, który na swojej powierzchni ma receptor TCR, bo przypominam Ci, że to receptor TCR jest specyficznym białkiem powierzchniowym, obecnym na powierzchni wszystkich limfocytów T, który będzie w stanie. Rozpoznać to, co na kompleksie MHC2 jest prezentowane przez limfocyt B. I zwrotnie, ten limfocyt T pobudzi nasz limfocyt B do tego, żeby właśnie Przemieniał się w komórki, żeby się różnicował, żeby powstawały komórki plazmatyczne produkujące przeciwciała, żeby powstawały komórki pamięci. Tak więc trzeba pamiętać, że receptor T pomocniczy ma właśnie taką pomocniczą rolę, która pomaga limfocytowi B przejść w ten stan aktywny i uruchomić całą sekwencję zdarzeń, która doprowadzi do powstawania w dużej liczbie przeciwciał. Druga funkcja limfocytu T pomocniczego to jest funkcja związana z wydzielaniem cytokin. Narysujemy sobie w jego pobliżu cytokiny, czyli te substancje chemiczne, które działają jak dzwonek alarmowy. Zapiszemy może, że to są cytokiny, działają jak dzwonek alarmowy. Dla całego układu odpornościowego pobudzają limfocyty B, ale także te komórki odpowiedzialne za fagocytozę i za stan zapalny, jak neutrofile, makrofagi, także komórki dendrytyczne. Tak więc cytokiny. To jest super ważna sprawa. Limfocyty T, tam gdzie są aktywowane, w miejscu, w którym wykryły zagrożenie, również w sposób bardzo specyficzny, bo to działa tak samo jak u limfocytów B. One reagują tylko na bardzo specyficzne zagrożenie, do którego pasuje tutaj ich. Receptor TCR, tak więc wołają do tego miejsca zagrożenia wszystkie, wszystkie, wszystkie komórki układu odpornościowego, które powinny się tam znaleźć, żeby reagować na zagrożenie. Tak więc z jednej strony ta funkcja pomocnicza, zaznaczymy sobie ją literką 1, a z drugiej strony cytokiny, które mają funkcję alarmowania całego układu odpornościowego o tym, że trzeba wszcząć akcję, bo coś się tutaj istotnego zaczyna dziać. Ostatnią rzeczą, którą koniecznie trzeba pamiętać na temat limfocytów T pomocniczych, jest to, że oprócz receptora TCR na ich powierzchni występuje także receptor CD4. Receptor CD4, który jest charakterystyczny właśnie dla limfocytów T pomocniczych, zaznaczamy to za pomocą plusika, tak jak wtedy, kiedy mamy czynnik krwi RH plus albo minus. Limfocyty T pomocnicze są CD4 pozytywne, czyli CD4, w przeciwieństwie do limfocytów T cytotoksycznych, które są CD8, czyli pozytywne pod względem występowania receptora CD8 na ich powierzchni. Przypominam to dlatego, że ten receptor CD4 jest bardzo ważny w tym procesie opisywanym w tym miejscu w aktywacji limfocytów B i tego, żeby ten proces aktywacji przebiegł tak jak powinien przebiec w sposób skuteczny. To jest dokładnie opisane w filmie dotyczącym limfocytów T pomocniczych. i Nie będziemy się teraz nad tym dalej rozwodzić. Wracamy natomiast do limfocytów T cytotoksycznych, które oznaczamy... Jak pamiętasz, literką C. Limfocyty T cytotoksyczne mają bardzo ważne zadanie, które polega na tym, że są naszą wewnętrzną policją i mają doprowadzić do unieszkodliwienia tych komórek naszego ciała, z którymi zaczyna się dziać coś nie w porządku. Narysujemy tutaj taką komórkę naszego ciała z trupią czaszką, żeby pokazać, że ta komórka... Może być zagrożeniem dla naszego organizmu mogą to być komórki nowotworowe, mogą to być komórki zainfekowane na przykład przez wirusy i takie komórki zaczynają produkować białka i różne inne substancje, których nie powinny produkować. Ich metabolizm schodzi na ciemną stronę mocy i zaczynają one być po prostu zagrażające dla reszty naszego organizmu. Przypomnę ci, że limfocyty B są w stanie wychwytywać zagrożenia, które pływają w naszej krwi. Tak naprawdę to samo dotyczy komórek, które przeprowadzają fagocytozę. Natomiast limfocyty T cytotoksyczne, których receptory TCR, narysujemy tutaj receptor TCR limfocytu T cytotoksycznego, bo Przypomnę znowu, że tak samo jak w przypadku limfocytu T pomocniczego, musi być receptor TCR, bo on jest charakterystyczny dla wszystkich limfocytów T. Limfocyt T cytotoksyczny ma receptor TCR, który łączy się z kompleksem MHC1. Przypomnę, że kompleks MHC1 obecny jest na powierzchni każdej, każdej, każdej komórki naszego ciała i na zasadzie prawidłowego paszportu sprawdza, czy tutaj powiedzmy, że jest taki receptor, o tej komórki, która zaczęła być funkcjonująca w szkodliwy sposób. I w ten sposób limfocyt T cytotoksyczny łączy swój receptor TCR właśnie z tym kompleksem MHC1 na powierzchni komórek naszego ciała, każdej, każdej komórki i wykrywa, która z tych komórek może być szkodliwa. No i wtedy, jak się okaże, że na przykład ta komórka jest szkodliwa, to on doprowadza do jej likwidacji. Dlatego się nazywa cytotoksyczny, bo jest toksyczny dla innych komórek może wprowadzić do środka robi po prostu dziury w błonie komórkowej tej szkodliwej komórki wprowadza do środka takie substancje które w sposób bardzo elegancki zmuszają tę szkodliwą komórkę do tego żeby unicestwiła samą siebie no i w końcu tak jak w przypadku limfocytów T pomocniczych ważne jest białko CD4, tak w przypadku limfocytów cytotoksycznych ważne jest to białko CD8. To białko jest także potrzebne do tego, żeby ustabilizować to połączenie i żeby cały ten proces przed chwilą opisywany mógł skutecznie zajść. Myślę, że informacje zebrane w dzisiejszym filmie stanowią dosyć dobre podsumowanie tego, co wcześniej Powiedzieliśmy już o limfocytach B, T cytotoksycznych i T pomocniczych, ale jeżeli chciałbyś wrócić do bardziej szczegółowego opisu każdej z tych komórek, to polecam Ci filmy, które są poświęcone poszczególnym z nich. To by było na tyle dziś. Do usłyszenia następnym razem.